Mój koniec z waszym początkiem. Zapraszam na filmik. Będzie taki to miksik, zlepek wypadów z ostatniego miesiąca. Rzeki Nizinne, rzeka Górska, dwa nowe jeziorka, fajne nowe jeziorka schowane dzisiaj, piękne jezioro w górach, fajne pstrągi potokowe, dzikie, piękne. I byłem 3 tygodnie temu też na nowym jeziorku, też schowane fajne jeziorko w górach, ale nurtuje mnie jedno pytanie, dzikie jezioro schowane gdzieś w górach daleko, dzicz. A jednak łowiłem tam pstrągi tęczowe. Skąd one się wzięły? Te pytanie mnie nurtuje. Musiał ktoś je tam kiedyś puścić, bądź może przypłynęły z jakiejś hodowli, bo jest to, było to jeziorko przepływowe. Poszedł. Kolejny pstrąg. Okoń. Okonek walno. Garbus przypierdzielił. Taki garbus jak mały przypierdzielił. Dziki pstrąg. Ale widzieliście to? Widzieliście to? Po prostu ładza, nie wierzę! Ale zaatakował. Oczywiście. Piękny, piękny, nie wiem czy go widzicie. Oczywiście podbierak w samochodzie. Oczywiście nie w samochodzie, w domu. Bardzo. Walczą pięknie. A, jest, jest wariat. Piękny pstrąg. Piękny pstrągalek. Nie wierzę. I o to chodzi. Po prostu dzisiaj to jest, nie wiem co się dzieje po prostu. Piękna ryba. Poszła. Tęczowy. Pstrąg tęczowy. Pewnie się sepnie. O, ładny, teraz. To jest okoń. Ale nie jest taki mały jak na okonia. Uo. No nie wierzę. Zobaczcie jaki okoń. No grubas. Przepotężny, przepotężny. No nie wierzę. Woda! What we do here is go back, 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 back. Zobaczcie, 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 zobaczcie co się dzieje. Ale to mi się podoba. Mega wariat. Większy wariat ode mnie normalnie. Piękny, piękny dzionek. Takie dni to się rzadko zdarzają, ale są. Niecałe 50, woda. Ale się dzieje. Woda. Poszedł. Jest, 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 jest. Idzie, 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 idzie. Normalnie bez komentarza, nie? Petarda, petarda. Siemaneczko, pogoda się robi, kończy łowić i właśnie tak to zawsze jest. Dzisiaj co mogę powiedzieć? Nowe dzikie jeziorko daleko od domu, 1,5 godziny jazdy, jakieś ponad 100 km. Ale warto, jezioro Petarda zrobiło na mnie takie wrażenie. Mnóstwo ryb na kiju, fajne walnięcia, normalnie kij z ręki wyrywało. Fajne ryby, dużo ryb też spadło, wyskakiwały, wypływały przynęte, ale fajne ryby też wyciągnięte. Dzisiaj co mogę powiedzieć, robotę zrobiła wahadłóweczka seryjna, dała radę, także o to chodzi. Po prostu petarda, oglądajcie nowe jezioro, daleko, schowane gdzieś za górami. No jest po prostu nie do pisania, nie do wiary. Zapraszam do oglądania. Ładny?
Jorene. Fajnie. Łowi się! Pogoda zasna. Nie boimy się deszczu. 73 cm. Lecimy z tematem dalej. Jest dobrze. 5 minut, drugie branie z rana Adama. Lecimy z tematem. O to chodzi, o to chodziło. Jedno po drugim branie, także. Tak. Mały glut, ale każda ryba cieszy, pamiętajcie. Zaraz odczepiamy, wypuszczamy. O to chodzi, lecimy, lecimy z Adamem. Dwa dni zaczęło się teraz, zobaczycie. Paweł gotuje, mięso miażdży normalnie, masakra. Kończymy łowienie szamka i jodomku, fajnie było, połowione dobrze. Powodzi się. Podwójna dubeltuwa, lecimy z tematem. Musi być. Aż paruje, kaszaneczka na bułeczce. No po prostu nie wiem jak to opisać, brak słów. Niebo w gębie. Ja na ryby, jak będę przyjeżdżał, to nawet nie muszę łowić. Wystarczy, że dobrze pojem, pogotuję. Wystarczy, po prostu miazga, nie? Dlatego wędkujemy. Kolejny kęs, normalnie, niebo w gębie. Siemaneczko, delikatny maratonik, już troszkę zmęczeni. Nowa zajawa, idziemy na nowe jeziorko. Adam odkrył nowe jeziorko. Adam normalnie to jest jak Krzysztof Kolumb, odkrywca. Także lecimy jakieś 2 km w górę. Nie ma ziewania, lecimy, lecimy. Nie ma ziewania, żadnej drogi, dzicz, lecimy z tematem. Siema, poszliśmy, głowę urywa, pada, zimno, ale jezioro petarda, nie? Petarda, lecimy zaraz z tematem. Jezus! Zobaczcie jak pięknie wybarwiony, nie? Po prostu mega, mega! Walnięcie kurde takie, że normalnie pozamiatane. Wypuszczamy rybkę. Poszedł! Poszedł! Pięknie i o to chodzi! Jeziorko ciekawe, delikatny ekstrem, mokrzy, ale też na tym polega wędkarstwo. Nie ma ziewania, nie ma lekko. Lecimy dalej. Lecimy. Ciągnę następną. Ładny, ładny, piękny. Piękny jest. Około 35. Dzik, pięknie wybarwiony. Mega jezioro. Adam, normalnie Krzysztof Kolumb, odkrywca. Pięknie, piękne jezioro. No Adam. Jezioro, przegit jezioro, nie? Adam zaraz. Na zero jest. Odkrywca, nasz, no mój odkrywca. Stępny mam, woda. Szczupaczek taki 55, 50. Woda.